Wiemy już, jak Grupa Azoty będzie umacniać silną pozycję na europejskim rynku nawozowo-chemicznym do roku 2030. Teraz czas na rozmowę z prezesem zarządu Grupy Azoty S.A. Tomaszem Hincem. Panie prezesie, Grupa Azoty S.A. opublikowała dziś strategię do roku 2030. To chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych dokumentów firm sektora przemysłowego. Panie redaktor, globalna pandemia COVID-19, z którą przyszło nam się zmierzyć, jest przykładem na to, jak szybko i gwałtownie zmieniają się w dzisiejszych czasach warunki prowadzenia biznesu. W takich okolicznościach kluczowa jest umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Nie mogliśmy pominąć w strategii wyzwań, które są związane z pandemią, a to oczywiście wymagało od nas dodatkowych analiz. Z drugiej strony dalekowzroczna organizacja w czasach kryzysu tworzy wariantowe plany na przyszłość. Zależało nam również na tym, aby w dokumencie jak najwięcej uwagi przeznaczyć na kwestie związane z Europejskim Zielonym Ładem. To jest idea, która nierozerwalnie łączy się z naszym biznesem. Zarówno w moim przekonaniu, jak i w przekonaniu wszystkich członków zarządu zagadnienia te wymagały rozbudowania w dokumencie strategii. A dlaczego Europejski Zielony Ład jest tak istotny dla Grupy Azoty? Jak zamierza wdrożyć ten ład do swojej strategii? Realizacja wymogów Europejskiego Zielonego Ładu to droga w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że aby spełnić założenia europejskiej polityki klimatycznej, musimy już teraz wdrażać w poszczególnych segmentach konkretne projekty odpowiadające na stawiane wymagania. Naszym celem jest ochrona zasobów naturalnych, między innymi dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców czy wprowadzaniu na rynek nowych katalizatorów, które zmniejszą ładunek gazów cieplarnianych. Konkretne projekty dotyczące między innymi zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności, dekarbonizacji przedstawiliśmy w naszym strategicznym projekcie korporacyjnym Zielone Azoty. Zielone azoty to przede wszystkim zielone produkty, zielona organizacja i zielone technologie. No właśnie, ale jak zielone azoty odnajdą się w waszym biznesie agro? No, przykładowo w segmencie agro będziemy wprowadzać do naszego portfolio biodegradowalne otoczki nawozowe opracowane we współpracy z naszą niemiecką spółką CompoExpert, czy też nawozy z terenów leśnych na bazie strumieni odpadowych i fosfogipsu. Będziemy kontynuować nasze działania związane z rozwojem technik obrazowania satelitarnego wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym. Naszym celem jest również uzupełnienie portfolio produktowego o nowoczesne formuły nawozowe odpowiadające na potrzeby zrównoważonego rolnictwa, w tym m.in. linie produktów dla rolnictwa ekologicznego. Mówiąc najkrócej, chcemy być postrzegani nie jako producent nawozów, a jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia. Chcemy proponować rolnikom nawozy zgodne z zasadami zrównoważonego rolnictwa, pomagając im jednocześnie osiągnąć ich cele produkcyjne. Oczywiście założenia Europejskiego Zielonego Ładu odnoszą się do wszystkich naszych segmentów. Tylko dla przykładu wskażę, że jeszcze na tworzywach, gdzie rozbudowanie naszego portfolio produktowego będzie odbywać się przy zachowaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać z wykorzystaniem recyklingu odpadów, zarówno z własnych instalacji produkcyjnych, jak również tych, które pozyskamy na rynku zewnętrznym. Naszym celem będzie wprowadzenie produktów tworzywowych o minimalnym wpływie na środowisko. Zielone azoty to również dążenie do zeroemisyjności. Jakie są wasze plany w zakresie OZE? Zielona energetyka to bez wątpienia pierwszy etap w drodze do naszej zeroemisyjności. Wśród głównych celów z tego obszaru możemy wskazać dywersyfikację źródeł energii i stopniowe odchodzenie od źródeł węglowych na rzecz gazu ziemnego i źródeł ekologicznych OZE. Będziemy wprowadzać również nowe rozwiązania techniczne, w tym m.in. wykorzystywanie nowych rodzajów urządzeń o wyższej efektywności energetycznej.
Zakładamy, że nasze inwestycje w obszarze OZE będziemy realizować głównie na własnych aktywach, w siatkach naszych fabryk. Oczywiście bierzemy pod uwagę możliwość zaangażowania się w realizację projektów zewnętrznych. Będziemy również poszukiwać rozwiązań takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa czy produkcja energii z biomasy. Do 2024 roku będziemy również prowadzić analizy dotyczące budowy małych modułowych elektrowni atomowych, tak zwanych SMR-ów, w siatkach naszych fabryk. Byłby to krok w stronę stabilizacji naszego miksu energetycznego. Nasz najpilniejszy cel to zainstalowanie OZE, których moce w 2030 roku osiągną w przybliżeniu 300 MW. Chcemy również, aby do tego czasu średni udział OZE w naszej własnej produkcji energii elektrycznej wyniósł minimum 40%. Rozważając konkretne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, musimy mieć oczywiście na uwadze jeden z najważniejszych celów ESG Grupy Azoty, czyli dekarbonizację. W ramach naszego flagowego projektu Zielone Azoty w perspektywie najbliższej dekady wdrożymy własny program dekarbonizacji, program inwestycyjny i program technologiczny. Realizacja planowanych inwestycyjnych projektów dekarbonizacyjnych pozwoli nam na obniżenie szacowanej emisji CO2 w 2030 roku dodatkowo ponad 800 tysięcy ton. Całościowe nakłady inwestycyjne na projekty zielone, w tym dekarbonizacyjne, w tym również OZE, wyniosą 2,7 miliarda złotych. Tę kwotę traktujemy jako inwestycję, dzięki której będziemy mogli dostarczać naszym klientom nisko- lub zeroemisyjne produkty z gwarancją śladu węglowego na jak najniższym poziomie. A co z polityką surowcową Grupy Azoty? Surowce produktowe i energetyczne to niemal 70% łącznych kosztów naszej działalności. Nie da się ukryć, że w naszej branży w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni od dostawców zewnętrznych, stąd musimy koncentrować się na zwiększaniu naszych działań w zakresie wykorzystywania własnych aktywów surowcowych. Tak jak w przypadku pozostałych obszarów działalności, również w przypadku strategii surowcowej będziemy stawiać na wzrost udziału zielonej energii w naszym miksie energetycznym. Również kontrola poziomu śladu węglowego surowców, które pozyskujemy od dostawców zewnętrznych, to kwestia, która wymaga naszej dużej uwagi. W strategii zakładacie wydatki na innowacje rzędu 2-3%. Innowacja zawsze to jest takie pojęcie dość szerokie i brzmi dobrze, ale w ramach strategii jak ta innowacyjność będzie wyglądać i jak będziecie działać w tej mierze? Przede wszystkim musimy podkreślić, że z naszej perspektywy innowacyjne technologie nie będą wydatkiem, ale inwestycją w naszą konkurencyjność. Liczba i obszerność regulacji związanych z Europejskim Zielonym Ładem powoduje, że aby nadążyć nad tempem zmiany, musimy nieustannie poszukiwać rozwiązań, które zoptymalizują nasz biznes i stworzą wartość dodaną dla naszych klientów. Naszym celem nie jest jedynie nadążanie za tymi zmianami, a wytyczanie trendów i osiąganie jak najlepszych wyników. Innowacje są nieodzownym elementem transformacji klimatyczno-energetycznej Grupy Azoty. Naszym celem w tym obszarze jest dostarczanie wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów, a także utrzymywanie przewag konkurencyjnych. Aby to osiągnąć, musimy być i jesteśmy przygotowani na kreowanie własnych trendów w zakresie nowych technologii. W strategii został ujęty nowy sektor biznesowy, poliolefiny. I na czym będziecie się tutaj koncentrować? To segment, który jest ściśle powiązany z uruchomieniem naszej flagowej inwestycji, czyli polimerów Police. Ta inwestycja to kolejny duży krok Grupy Azoty w kierunku dywersyfikacji działalności. Tym razem o perspektywiczny i rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Projekt ten pozytywnie wpłynie na pozycję naszego kraju w segmencie tworzyw sztucznych, a Polska dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja polimery Police to blisko 400 nowych miejsc pracy w samej spółce oraz
wiele, wiele razy więcej dodatkowych miejsc pracy w jej otoczeniu. Te miejsca pracy związane są między innymi z transportem, czy też utrzymaniem ruchu oraz przetwórstwem polipropylenu. Jak wszyscy wiemy, wybuch pandemii zwiększył zapotrzebowanie na medyczne wyroby z tworzyw sztucznych. Ułatwiło to producentom i przetwórcom polimerów przejście na przez okres zawirowań rynkowych związanych z kolejnymi falami pandemii. Zakładamy, że gdy przyjdzie czas na podsumowanie pandemii, zostaną dostrzeżone niezaprzeczalne zalety wykorzystywania tworzyw sztucznych zarówno w kontekście opakowań, środków ochrony, jak również branży medycznej. W konsekwencji wzmocnione zostaną i tak silne już podstawy lokalne i postrzeganie projektu Polimery Police. W odniesieniu do nowego segmentu poliolefin, jako kluczowe założenia należy tu wskazać osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej oraz obecność na rynku zaawansowanych produktów polimerowych. Celujemy również w rozwój w obszarze badawczo-rozwojowym, w tym wykorzystanie wodoru powstającego w procesie PDH. Wspomniał Pan o wodorze, jesteście największym producentem wodoru w Polsce. Jest ogromny potencjał, tylko pytanie, jak ten potencjał dalej w tej strategii zamierzacie wykorzystywać? Działania z obszaru technologii wodorowych będą stanowić jeden z filarów naszego projektu Zielone Azoty. Prowadzimy analizy w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE, co z jednej strony przyczyni się do ograniczania śladu węglowego naszej produkcji, ale również pozwoli nam produkować tak zwany zielony wodór z elektrolizerów zasilanych OZE. Dużo uwagi w zakresie technologii wodorowych kierujemy na branżę automotive. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzona jest analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive, stąd też nasza decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty Kędzierzyn-Koźle. Angażujemy się w wiele inicjatyw na rzecz budowy gospodarki wodorowej i już teraz mogę potwierdzić, że zamierzamy aktywnie uczestniczyć w pracach nad europejskimi regulacjami dotyczącymi klasyfikacji wodoru jako zielonego paliwa przyszłości. W prezentacji dzisiejszej strategii wiele razy była mowa o zrównoważonym rozwoju Grupy Azoty. W jaki sposób znajdzie to rzeczywiste odzwierciedlenie w Waszej strategii dla ESG? Grupa Azoty to jeden z europejskich liderów branży nawozowo-chemicznej. Naszą siłę buduje ponad 15 tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad 50 spółkach na całym świecie. Produkty Grupy Azoty znajdują uznanie wśród klientów na 5 kontynentach, w obu Amerykach, Azji, Afryce oraz oczywiście w Europie. Działalność skoncentrowana jest na 4 głównych segmentach: nawozach, tworzywach i chemii. Dochodzi kolejny segment, czyli energetyka. Nasze produkty wykorzystywane są w każdym strategicznym sektorze gospodarki, co oznacza, że bez udziału firm takich jak nasza nie będzie możliwe zrealizowanie celu neutralności klimatycznej i innowacyjnej i cyrkularnej Europy. W ramach naszej strategii ESG zdefiniowaliśmy 5 kluczowych filarów: klimat i środowisko, zrównoważone produkty, zrównoważony łańcuch dostaw, najbliższe otoczenie oraz przyjazne i bezpieczne miejsce pracy. W ramach tych obszarów podejmujemy aktywne działania, które pomagają nam tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. Przyszłość, w której zgodnie z naszą misją, w harmonii ze środowiskiem produkujemy nawozy, tworzywa oraz użyteczną chemię, podnosząc jakość życia mieszkańców Europy i, co ważne, uczestnicząc w budowaniu jej bezpieczeństwa żywnościowego poprzez produkcję nawozów. 9 lat działań, 9 lat przed Wami stabilnych filarów, o których Państwo dziś mówiliście, Pan Prezes je uszczegółowił. Dziękuję bardzo. Państwem moim gościem był Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.